Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie, ja jestem Szybson. No nie do końca. Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Dave, moi drodzy. Dzisiaj włamałem się na to konto, na konto Tosta, Cowboya, Indiana Jonesa, moi drodzy. Dzisiaj tutaj troszeczkę poświrujemy, ja w ogóle dzisiaj będę udawać, że jestem Szybsonem i pójdziemy do taty odpaliona, więc tutaj też jakieś może pranka zrobiłem Szybsonowi, że jak on wejdzie i powie: kurde, ktoś chyba jednak był na tym moim koncie, może tego filmu akurat nie zauważy, więc moi drodzy, koniecznie subskrybujcie kanał Tościka, zostawiajcie mu tu masę łap w górę, bo on też leci do 100 tysięcy, kurde, też już ma blisko, więc zostawcie tego suba i tą łapkę, okej? Okay? Dobra, a teraz zaczynamy, moi drodzy. Ja próbowałem się przywitać jak Tościk, ale troszeczkę mi to nie wychodzi, bo nie mam takiego głosu, ani takiego stylu mówienia jak Toast, ale postaram się dzisiaj prowadzić odcinek w jego stylu. Czyli, gdzie jest Emilia? Nie, dobra, nie ma jej chyba. Idziemy, moi drodzy, do taty Paliona. Ja będę udawać w ogóle, bo tata Paliona jeszcze nigdy nie widział Szybsona, więc ja będę robić coś takiego, że będę miał taki głos jakby taki piskliwy. Coś takiego postaram się, nie wiem, wydobyć z siebie, albo taki ponury, czekajcie, co by było lepsze. Dobra, zobaczymy w praniu, zobaczymy w praniu. Idziemy, moi drodzy, do taty Paliona. Mi się wydaje, że to będzie ekstra odcinek. Kurde, akurat tam się rozpadało, no nie, najgorsza pora dnia. Dobra, idziemy, o, tata Paliona. Siema! Co? Chwila, czekaj. Czy ty jesteś tutaj ten... Chwila, jak ty się nazywasz? Ty jesteś ten Szybson, nie? Tak, ale mi się trochę głos zepsuł od tego piekła, wiesz? Chwila, ale ja myślę, to jest jakiś taki usmażony jesteś taki post, nie? Tak, spiekłem się w tym piekle przez tego diabła, kurde! Boli mnie wszystko, jestem opieczony. Ale ja kojarzę ten głos, mi się wydaje... Nie, no dobra, chyba mi się wydaje coś. No, na pewno, bo... To jest twoja głowa, nie? Prawda? Tak, zobacz podobieństwo. Czekaj, stanę tutaj. O, widzisz podobieństwo? To jestem ja. Jak ty chyba poszukiwany byłeś, nie? Byłem, ale wróciłem. Zobacz, to mi głowa mi pulsuje no od nerwów. Świetnie! Nie, no to genialnie. Też się cieszę, że wróciłem wreszcie. Kurde, bo tam ciepło. No to dobra, to super, fajnie, cieszę się, że tutaj razem z tobą. To powiedz mi, co byś chciał tutaj robić? Nie wiem. Wiesz co, ja tam temu Dave'owi debilowi jakiegoś pranka zrobił, bo mnie denerwuje ten frajer, wiesz, nie lubię go. Jak to? Jakiego pranka? Ale przecież to jest dobry ziomek. Naprawdę? No, a znasz w ogóle moją kobietę? Tutaj? Nie mam pojęcia, co to jest? Aha, jakaś taka, no ktoś tam wspomniał, myślę. Bo ona ci się, uważa, że jest ładna? Nie wiem, no, trudno mi powiedzieć. Uważasz, że mam brzydką dziewczynę? Uważasz, że jestem brzydka? Ale Halina jest lepsza! Wyzywasz mi dziewczynę? Pokaż Halinę. Czekaj, zaraz ci pokażę. Tutaj chcesz zobaczyć, to chcę jest zobaczyć Halinę. Dziewczyna. Dobra. To jest dziewczyna marzeń. Tylko czekaj, ty nie możesz tutaj wchodzić. Dobra, poczekam, pooglądam domek. Pooglądam domek i to idź po Halinę, dobra? Ja zaraz będę. Mój drodzy, głos mi już siada, Jezu, ale to będzie ciężki odcinek, ale chyba się wkręca, chyba nie wie, że jestem Toastem, więc idzie nam, moi drodzy, rewelacyjnie, więc jest pięknie. Znaczy, co ja gadam? Chyba myślisz, że jest Toastem. O, dobra. Tak, idę, no już wchodzę. Ja tutaj rozumiem, że tutaj ta twoja dziewczyna jest, no, ładna, ale zobacz tutaj, na ten okaz szczęścia, zobacz. Ale to jest świnia. Co? Jak no, o świnia zabory, to się zabija i się z tego je robi świnkę. Nie, tylko nie zabijuj, co ty robisz? To jest niefajna dziewczyna. Nie, jak ty możesz tak powiedzieć? Dobra, zaraz dostaniesz moją Ej, chowaj ten miecz, bo zaraz wyciągnę łuk. Nie, dobra. To jest łuk diabła, który rzuca na diable strony. Nie, szybko zamknąć się muszę, przepraszam panie Toście. Dobra, nie chciałem cię wynawać. Słuchaj, możemy zostać jeszcze kolegami. Co? Kolegami? Możemy być kolegami, ale zróbmy komuś jakiegoś pranka, proszę. Pranka mamy wykręcić, dobra, to chodź temu obrzydliwemu Dave'owi zrobić pranka. Dobra, ja ci powiem, on mnie zdenerwował, bo on tam kurde coś świrował ostatnio tutaj i też mi chciał chyba domek zniszczyć, więc zniszczmy mu. A ja słyszałem, że on coś z twoją dziewczyną robił, ja nie naprawdę? Wiem. Z Emilią? Nie! Dobra, zniszczymy mu chatę. Dobra, tu chodź tutaj, ja ci dam tu trudny kilof. Dobra, dawaj mu domek. Dawaj mu tą chatę, niszczymy.
dawaj, nie będzie się tak bawić. Ale ja ci powiem jeszcze jedno, ja ci powiem coś gorszego. Też słyszałem, że palią do mojej dziewczyny, coś robi, twój syn. A ty ponosisz konsekwencje za jego czyny. Ale wiem, jak to zrobić, żebyś nie poniósł konsekwencji. No jak? Zniszczmy mu też trochę chaty. O, dobre, to jest dobry pomysł. Ale ja też słyszałem, że ty też do mojej dziewczyny robiłeś. Nie, czyli ja pożyłem. Podobno, no tak jak myślisz. Podobno powiedziałeś jej, że ma ładną kwadratową głowę. O nie, no było coś takiego, to się zgadza. No i za to musisz odbyć karę. Nie, jak to? Nie, musisz, dlaczego? Musisz tutaj oddać mi twoje całe pole. Jak to? To wszystko? Skoś, nie, skoś to i mi daj. Dlaczego? Nie chcę. Jak ja nie chcę? O nie. To będzie straszne. Kość to pole, kość to pole i dla mnie ma być całe. Wszystko. Dzięki diabłowi jestem potężny. A właśnie, słyszałem też, że wyzywasz diabła. Co? Jak to? To było tam czasem, ale wiesz... A diabeł to mój dobry ziomek, więc nie życzę sobie takich komplementów o nim. Boże, proszę, ja tutaj wszystko daję, wszystko co mam. Wow, to za dużo na moje małe tostowe kapsi. Czekaj, ale chwila, ja skądś kojarzę ten głos. Czekaj, kiedy to naprawdę jesteś? Nie, tobie się coś musi wydawać. W ogóle zobacz, jaka tu jest pogoda słaba. Wiesz, tą pogodę. Pogoda jest tragiczna. Dobra, słuchaj, chodź wymienimy trola mojej dziewczynie. Będzie śmiesznie. Trola twojej dziewczynie? Ale czekaj, czy to tak wypada, bo wiesz, bo to dziewczyna. Jasne. Nie, ja ją później przeproszę, na spokojnie. Dobra, to TNT? No oczywiście, chodźmy na dół, dajmy jej tu porteczkę z TNT. Na pewno się dziewczyna ucieszy. Poczekaj. Muszę zrobić półpłytkę. O, dobra. Ale masz może trochę drewna? Słuchaj, ja mam mnóstwo drewna, już ci daję. Okej, dobra. Bo ja niestety nie mam. Tu jest crafting table. Możesz mi... O, tutaj. Dobra, daj mi. Mam nadzieję, że stack. O, elegancko. To starczy na dużo płytek. Ale czekaj. A co chcesz tutaj zrobić do końca? To nie może być taka zwykła płyta. To musi być hardkorowa płyta. Wiesz, o co chodzi. Dobra, a więc zrobimy takiego trolla, że dajemy tutaj. Patrz. Ale to będzie śmiechawa. O, to będzie zabawne. Połóż TNT. TNT poszło już? Oj, teraz pteczkę, hehe! I ona jak tutaj przyjdzie, to od razu w to wejdzie i będzie śmieszny. No i... ale to jest świetne! I to się na pewno uda, ale nie wchodź w to, ej, bo zniszczysz to. Dobra, musimy opuścić ten domek, bo będzie zaraz przypał, coś czuję. Dobra, nie, chodź. Ale wiesz co, mi się wydaje, że Tos nie miał takiego głosu. Nie, na pewno, bo jak ja troszeczkę spalony, spalony po piekle jestem, wiesz, więc... Co? Nie wiem, no dobra, niech ci będzie, no, głowę masz taką samą, no, ale coś mi nie pasuje tutaj, może ty jesteś jakimś szpiegiem, co? Ale jak to szpiegiem, nie, ale ty nie znasz mojego głosu jeszcze przecież. No tak, no ale nie wiem, jakiś taki chrypkowaty. Ja inaczej wyobrażałem sobie Szczypsona tutaj, inaczej mi opowiadał syn. Stop! Co się stało? Tata Paliona! Co? To ja! Co się stało? Halo, to ja! Włamałem się na konto tosta! Elo! Włamałem się na konto tosta! Słuchaj! Kurde, próbowałem udać to, ale się nie da, już mnie tak gardło boli, moi drodzy, co chwilę musiałem mutować mikrofon i kasztać, bo naprawdę... Nie dam rady już dłużej, moi drodzy. Słuchaj, włamałem się na konto tosta, musimy to jakoś wykorzystać. W ogóle cię o tym nie obrażasz, co? Dlaczego mówisz? Dlaczego zgodziłeś się na niszczenie mojego domku? Dlaczego jakieś kurde nieprawdziwe informacje sprzedajesz, że niby do Emilii coś? Co ty kurde za te... Co to miało być? Co miało być? Ja cię pogniewamy, ja to wszystko powiem panionowi, on cię wrzuci z tej wioski, ty stary pierniku. Dobra, powiem ci tak. Włamałem się na jego konto nie bez powodu, musimy mu zrobić jakiegoś trolla. Ale takiego trolla, że pół chaty będzie odbudowywał 3 dni. Więc dawaj, idziemy na jego chatę i robię mu tak. Robię mu takiego pranka, że tutaj będzie skrzynka pułapka, słuchaj. To będzie zamień to na skrzynkę. Weź skrzynkę pułapkę, bo na pewno masz w kapsi. To jest w ogóle jakaś książka, autorstwa Milkacz. Dobra, wiecie co, ja mu tutaj to przełożę, może tego nie będziemy czytać. Co to jest w ogóle?
Masz super skórki. Dobra, lepiej to odłożyć, moi drodzy. Nie wiem, co to jest, dobra. I wiesz co? Lepiej skórki. I wiesz co? Lepiej daj skrzynkę pułapkę, nie rozwiję tego tematu. Dobra, okej, jest skrzynka pułapeczka, jak widzisz. I teraz tak. Trzeba zrobić TNT? Następującego place'a. TNT? Ale nie tak! Ej, ale to jest w wodzie, to się nic nie stanie, prawda? Dobra, spoko. Ej, słuchaj, nie miałeś tego zrobić tak! Połóż tam na dole musi być to TNT chyba, na dole. O, dobra. I teraz zrobimy tak i tak, dobra. I teraz tego nie otwieraj! Zostaw to! Zostaw to! To otworzyłeś, to kurde nie, dlaczego to... Co ty robisz? Ej, to zniszczy się zaraz. Dobrze, że tam jest woda pod tym, bo gdyby nie to, no to byłby koniec. Dobra, jeszcze raz. Daj tam TNT na dole. I nie robisz z tym nic. Nie robisz z tym nic. Tabliczkę potrzebujemy. Masz tabliczkę może? Masz tabliczkę? Tu jest jakaś tabliczka. Tu jest jakaś. Dobra, niszczymy to. Czekajcie, bo nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, dajemy to tutaj. I napiszemy tak. Prezent. 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 Prezent po prostu. Dobra, co ty tam piszesz? Co ty? Co ty tam robisz? Tata Paliona? No, ja normalnie tutaj. Super piszę, prezent, ty... wcale nie pułapka. No przecież ty jesteś głupi, no przecież to już widać, że to jest pułapka, no. Kurde, zachowajmy no chociaż te pozory, tak? Zachowajmy te pozory tego prezentu i uznajmy, że to, żeby on się naprawdę wkręcił, że to jest prezent. A nie bierzmy od razu, że to jest kurde prezent, że to wcale nie jest pułapka, no. Powaliło cię? Dobra, no, słuchaj. Prezent jest robiony, na konto się włamałem, moi drodzy, więc w tym odcinku to jest na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie oczywiście ten kanał, no i odcinki następne na tym kanale, oczywiście godzinka 19:19. Więc do zobaczenia, tym już razem tutaj już nie będę, no niestety zmykam do siebie, więc do zobaczenia, pa pa!